Szczęść Boże! Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu ze Słowem Bożym we wspomnienie świętego Alberta Chmielowskiego. Dzisiaj ten święty jest jakby urzeczywistnieniem dzisiejszej Ewangelii. Pokazuje nam wzorową postawę, jak wcielać dzisiejszą Ewangelię w życie. Zanim jednak przesłuchamy się Ewangelii według św. Mateusza, pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 19 do 23. Pan Jezus powiedział do uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, Całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Popatrzmy na, posłuchajmy dzisiejszego słowa w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Nie sposób nie zauważyć, że za naszymi wschodnimi granicami już od dłuższego czasu trwa wojna. Wiele ekspertów spodziewa się również światowego głodu. I w tych okolicznościach często myślę pytamy samych siebie, jak możemy się przygotować, co możemy zrobić, żeby w jakiś sposób niczego nam nie brakowało, kiedy przyjdą różne trudności różne sytuacje zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. I trochę w takiej perspektywie możemy popatrzeć na dzisiejszą Ewangelię. Pan Jezus mówi nam pięciokrotnie, aby nie gromadzić skarbów. To słowo w języku greckim brzmi thesaurizo. oznacza... Zbierać skarby, magazynować, odkładać, chować coś na czarną godzinę w domyśle. Również słowo skarb pochodzi od tego samego rdzenia. Oznacza jakiś skarb, coś, co jest dla nas ważne, ale także skarbiec a więc jakieś miejsce, w którym możemy chować to, co dla nas najważniejsze. I w tym kontekście Pan Jezus pokazuje, co w życiu jest najważniejsze. Mówi o gromadzeniu skarbów na ziemi, gdzie niszczą je mól i rdza, albo złodzieje mogą go wykraść, a więc jest nietrwałe. A z drugiej strony mówi o skarbie, który jest w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodzieje nie mają do niego dostępu. I kiedy popatrzymy na to słowo greckie thesauridzo i popatrzymy, w jakich kontekstach pojawia się w Starym i w Nowym Testamencie, Możemy zauważyć, że właściwie pojawia się w tym samym kontekście zawsze odnosi się do czegoś, co jest nietrwałe. Posłuchajmy fragmentu z drugiej księgi królewskiej z 20 rozdziału 17 wersetu. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie, mówi Pan. Więc już w Starym Testamencie to słowo było użyte, aby pokazać, że to wszystko, co jest dla nas ważne, co gromadzimy nawet przez pokolenia, w jednej sekundzie może nam zostać odebrane. Nie mamy na to żadnego wpływu. Również w Nowym Testamencie, w Ewangelii według Świętego Łukasza, w 12 rozdziale. Mamy przypowieść pana Jezusa. Przypowieść o człowieku, któremu obrodziło pole i powiedział sobie tak. Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie. A nie jest bogaty przed Bogiem. Sens tych przypowieści jest bardzo jasny. Panie Jezus zachęca nas, abyśmy zbierali to, co trwa, by nasze serce było skupione na dobrach, które są trwałe, a nie ulotne, tak jak dobra ziemskie. Jednocześnie dzisiejszy fragment. Jest w bardzo ciekawym kontekście Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, zaraz potem, kiedy Pan Jezus zwraca uwagę na trzy elementy życia duchowego. W ten sposób dzisiejszy fragment podkreśla i odpowiada na pytanie, w jaki sposób mamy gromadzić sobie skarby w niebie. Wiemy, że są to skarby duchowe. Nie można je od tak składać do jakiegoś miejsca, do jakiegoś mieszka. Są to skarby duchowe, które wymagają od nas pewnej postawy. I Pan Jezus przypomina, że są to postawy jałmużny, modlitwy i postu. Te trzy główne elementy życia duchowego powodują, że gromadzimy sobie skarby w niebie. Do tego Pan Jezus zachęca swoich uczniów i do tego zachęca każdego z nas. Drugi jakby części dzisiejszej Ewangelii. Skupiamy się na świetle i na oku. Pan Jezus mówi: Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle, lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Chore oko albo złe oko jest częstym synonimem w Piśmie Świętym na zazdrość, a więc na skupienie się na sobie, na taki egoizm. Pragnę, zbieram do siebie, nikomu nie daję. Więc Pan Jezus, odwołując się do tego skarbu, do którego powinniśmy dążyć, pokazuje, że jego głównym przeciwnikiem tej postawy jest właśnie zazdrość, egoizm. Kiedy nie dbam o skarby, które są duchowe, którymi mogę się również dzielić, ale dbam tylko o to, co mnie samemu przynosi korzyść. Zamykam się. Dlatego też tak ważne jest, aby razem z pragnieniem gromadzenia sobie skarbów w niebie, pielęgnować również troskę o dobro innych. I niezwykle pięknym wzorem, albo takim uaktualnieniem tej prawdy jest dzisiejszy święty, święty Albert Chmielowski, zakonnik polski, nasz piękny święty, który w swoim życiu bardzo wiele, Ofiarował z siebie. Wiemy już, jako młody człowiek, przy powstaniach stracił nogę, a więc oddał swoje zdrowie dla ojczyzny. A potem, kiedy powrócił z Syberii, zadawał sobie pytanie: w jaki sposób mogę coś z siebie dać? Komu i w jaki sposób? I poprzez różne koleje losu i trudności z odkryciem swojego powołania, ostatecznie, chociaż był malarzem, Odkrył, że pozostawi wszystko i całkowicie poświęci się ubogim. Dlatego takim jego hasłem w życiu było zdanie Bądź dobry jak chleb. Powiedział tak. Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem, skąpy jest ten, to nie jest jak on dawajmy siebie samych każdy z nas pragnie zabezpieczyć się na przyszłość staramy się gromadzić różnorakie skarby pan Jezus akceptuje nasze pragnienie gromadzenia sobie skarbów ale jednocześnie uszlachetnia to pragnienie mówi nam gdzie są prawdziwe skarby te które trwają wiecznie Dlatego niech ten lęk przed różnymi trudnymi czasami, niech nie zamyka nas na samych siebie. Ale niech przypomina nam to, że jesteśmy powołani do tego, aby otwierać się na dobro, otwierać się na dobro tych, których Pan Bóg postawił na naszej drodze życia. Starajmy się, tak jak święty Albert, ofiarować siebie innych, innym i w ten sposób gromadzić sobie skarby w niebie. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.